Jakub biskup, widzimy Cię na treningu, z czego się bardzo cieszymy. Jak Twoje zdrowie, bo było poważnie. No, wszystko w porządku. Ja też się cieszę, że mogłem wrócić już do treningu i być tutaj z chłopakami. Także dla mnie to najważniejsze, że już jest to za mną. Ta sytuacja z KSZO może mieć wpływ na Twoją najbliższą przyszłość, jeśli chodzi o postawę sportową? Nie, no, wydaje mi się, że nie. Bo już, nic już po kontuzji nie ma. No, wiadomo, że to było. Było to, był to uraz głowy, trochę bolała mi głowa, ale nie, no wszystko jest w porządku, także na treningach jeszcze, można powiedzieć, trochę się oszczędzam, ale nie, no myślę, że do soboty będzie wszystko w porządku i będę do dyspozycji trenera. Zespół przegrał dwa mecze z rzędu, bo strzelił mniej bramek niż przeciwnik. Wszyscy bardzo liczą na to, że wrócisz i będzie strzelał gole. No bardzo bym chciał. Myślę, że dla nas najważniejsze jest właśnie, żebyśmy teraz wygrali mecz. To jest dla nas priorytet, nieważne w jakim stylu. Potrzebujemy tego zwycięstwa, można powiedzieć, jak ryba wody i to się do nas liczy. Mam nadzieję, że w Szczecinie pomogę zespołowi i wygramy. No tak jak mówisz, to może być taki mecz przełomowy. Pogoń do najmocniejszych nie należy, ale teren trudny. Myślę, że Pogoń to bardzo dobry zespół poukładany z wieloma zawodnikami, z przyszłością z Ekstraklasy, także na pewno ciężki teren, no i tym bardziej trudne czeka na zadanie, ale do wykonania. Co specjalnego ćwiczycie na Pogoń? Na razie nie, na razie normalne treningi, na pewno pod koniec tygodnia będzie jakaś taktyka na Pogoń. Myślę, że luz na treningach, uśmiech, myślę, że tak przynajmniej widzę te treningi z młodzieży i no myślę, że będzie fajna atmosfera. Luz i uśmiech jest nam bardzo potrzebny po tych dwóch porażkach i przed kolejnymi trudnymi meczami. Tak zaczepić. No na pewno, no nie jest dobrze. Sytuacja w tabeli nie jest najlepsza, tak jak byśmy sobie ją także życzyli. No ale nie należy się załamywać, wierzę w swoje umiejętności. Po prostu gramy o zwycięstwo w każdym meczu jak do tej pory i trzeba wygrywać. Pogoń Szczecin to trudny przeciwnik, słabszy niż Flota. No, każdy rywal jest, każdy gra inaczej i musimy wygrać. Trzeba po prostu dać się masę. Wciąż brakuje skuteczności, może to zaskoczy już teraz to. Myślę, że tak.